trudny temat. Dlaczego? Bo łatwo jest wylać dziecko z kąpielą, bo albo przesadzić w jedną, albo w drugą stronę. Jedna skrajność to jest takie bycie sztywnym i stwierdzenie, nie, no tylko samoracjonalizm, modlitwy, poznawanie Pana Boga w teologii, żadnych błogosławieństw i nie dawanie temu wiary, a z drugiej strony potraktowanie to na sposób magiczny, że błogosławmy wszystko, wszystkich, fajnie, będzie kolorowo. No właśnie nie. Natrafiłem na jednym z blogów bardzo ciekawą opinię, można powiedzieć nawet, że to jest ironia. Otóż on powiedział, ten autor bloga, że nie wiem, czy to jest jakiś przesąd, że święcony mnie się psuje, czy może to jest jakaś forma spirytystycznego overclockingu, czyli tłumacząc na język polski podkręcenia, zwiększenia wydajności. I kontynuując tę ironię, dalej pisze, że widocznie musi poświęcić sobie komputer, aby miał lepsze on osiągi. I bardzo mi się to podoba, bo chociaż uszczypliwe, to pokazuje, że łatwo jest przesadzić i źle zinterpretować to, co się dzieje w praktyce Kościoła. Zresztą nawet sam katechizm Kościoła katolickiego zachęca nas do rozwagi. I zobaczmy, w punkcie 1676 czytamy takie słowa. Konieczne jest rozeznanie duszpasterskie, by podtrzymywać i wspierać religijność ludową, a w razie potrzeby oczyszczać i pogłębiać zmysł religijny, z którego wyrastają te formy pobożności oraz kierować je do głębszego poznawania misterium Chrystusa. Praktykowanie tych form pobożności podlega trosce i osądowi biskupów oraz ogólnym normom Kościoła. Z powyższego punktu wynika bardzo prosta rzecz, że jeśli będziemy głębiej poznawać prawdę naszej wiary, zatrzymywać się przy misterium, czyli przy tajemnicach związanych z naszą religijnością, to wtedy nie będziemy wchodzili w magię, ponieważ będziemy to po prostu lepiej rozumieli. Oczywiście to nie wszystko, jak grzyby. W mediach społecznościowych znajdziemy bardzo wiele różnych ośmieszeń, błogosławieństw, poświęceń. Na przykład znalazłem demotywator, który zbiera różne rzeczy poświęcone przez duchownych. Począwszy od szamba, studzienek, przez broń, karabiny, łodzie podwodne, skończywszy na zwierzętach, telefonach komórkowych, rowerach. Słowem wszystko. I na koniec jest bezcenne podsumowanie, gdzie jest taki napis: nie ma takiej rzeczy, której ksiądz nie mógłby poświęcić dla innych. I oczywiście jest tutaj kolejny ironizm, no bo jest tutaj dwuznacznie użyte słowo poświęcić, bo nie chodzi tylko o pokropienie wodą święconą, ale również o poświęcenie, czyli rezygnację dla dobra drugiego człowieka. I się śmieją, że niby możemy, a tak naprawdę chodzi tylko o pokropienie. I tak naprawdę tego ośmieszania będzie zdecydowanie więcej, jeśli uczciwie się przy tym nie zatrzymamy i nie rozważymy, po co w ogóle nam to jest, po co my błogosławimy te przedmioty. Już na początku tego naszego rozważania zachęcałbym, abyśmy rozróżnili dwa słowa, które bardzo podobnie do siebie brzmią: sakramenty i sakramentalia. Sakramentów jest 7: chrzest, bierzmowanie, eucharystia itd., itd. Znamy je od pierwszej komunii świętej. I pięknie są one streszczone w definicji w katechizmie Kościoła katolickiego. Sakramenty są skutecznymi znakami łaski ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. Czym innym z kolei są sakramentalia. Zewnętrznie można stwierdzić, to są takie chrześcijańskie amulety, ale to nieprawda. One mogą się stać nimi, jeśli będziemy je źle przeżywać. Ale sedno jest inne, bo sakramentalia to są znaki ustanowione przez Kościół, które mają nam pomagać w uświęcaniu codziennego życia. I oczywiście tutaj biją na alarm ci, którzy mają bardzo sztywną religijność, może trochę odrysowaną od linijki, ponieważ mówią, nie, no przecież one są na pograniczu sakrum i profanum, tego co święte oraz tego co powszednie. No ale powiedzmy, czy Bóg chce tylko z nami być w murach świątyń? Oczywiście, że nie. Chce być z nami w codzienności, dlatego nie tyle od nich uciekajmy, tylko starajmy się je dobrze przeżyć. A teraz wymienię kilka punktów, które pozwolą nam ze spokojem o naszą duchową dojrzałość korzystać z sakramentaliów. Gotowy? Zaczynamy. Są one przedłużeniem sakramentów. A co to oznacza? Że one kierują do łaski, która wynika z sakramentów.
Bo to nie jest tak, że poświęcony medalik, obojętnie jaki byłby piękny, złoty, z Matką Bożą, czy z jakimś świętym, czy dajmy to Michałem Archaniołem, załatwi sprawę twojej relacji z Panem Bogiem. Nie. On właśnie jest w życiu twoim po to, aby ciebie kierować do tego sakramentu. Dlatego kiedy idziesz na przykład na poświęcenie pokarmów, jakieś egzorcyzmowanie wody, soli, innych różnych rzeczy, a obok tego potem wychodzisz z mszy świętej, no to mówię hello, naprawdę nie o to chodzi. W ogóle bardzo dziwią mnie parafie, które zachęcają do różnych przedmszalnych pobożności, a potem na koniec ksiądz mówi, jeśli ktoś już by chciał, to może jeszcze zostać na mszy świętą. No nie, zdecydowanie nie. Sakramentalia są mniej ważne niż sakramenty. One są sednem, tam jest pełnia i wypisz to sobie rylcem w pamięci. Sakramentalia wynikają z tego, co słyszymy w pierwszej księdze Pisma Świętego, czyli w Księdze Rodzaju. I po stworzeniu człowieka Bóg błogosławi go mówiąc: rozmnażajcie się i zaludniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Czyli człowiek jest koroną stworzenia i on ma wprowadzać cały świat w kontakt ze Stwórcą. I dlatego nie można podzielić świata na rzeczy święte i nieświęte, Boże i mniej Boże. Nawet byśmy mogli stwierdzić, że każda rzecz godziwie używana, czyli służąca dobru i w sposób prawidłowy wykorzystana, może być sakramentalium. Oczywiście nie jest tak, że człowiek może sobie sam zadecydować, co będzie sakramentalium, a co nie, bo Kościół wypracował pewne praktyki i połączył to z różnymi świętami, wspomnieniami, uroczystościami i przez to wskazał: te rzeczy pobłogosławcie. I tutaj, słuchajcie, sięgam do agendy, żeby nie było, że wymyślam to i patrzę na spis treści. A tutaj, trochę się tego dzieje. Błogosławieństwo wieńców i świec adwentowych, opłatków, figur Dzieciątka Jezus i żłóbków, owsa w święto świętego Szczepana, wina w święto świętego Jana Apostoła, kredy i kadzidła w uroczystość objawienia pańskiego, wody w święto chrztu pańskiego, świec i wiernych we wspomnienie świętego Błażeja, chleba i wody we wspomnienie świętej Agaty, pokarmów na stół wielkanocny, wianków w czwartek po uroczystości Bożego Ciała, kierowców i pojazdów we wspomnienie świętego Krzysztofa, ziół i kwiatów w uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny, ziarna siewnego i nasion święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, błogosławieństwo świateł i kwiatów na groby i tak dalej, bo można by było wymieniać i wymieniać. Zresztą to jest skrót, bo są bardziej rozbudowane księgi błogosławieństw. Więc dzieje się. Dlatego nie bójmy się świętości, tylko wpiszmy ją w prawidłowy kontekst. I chociaż duchowość ludowa może się wydawać bardzo dewocyjna, to ona ma w sobie coś pięknego, bo zaprasza Boga do szarej codzienności. Wow! Kolejna ważna rzecz to nasze nastawienie. Po co my w ogóle korzystamy z sakramentaliów? I teraz zbadaj swoje serce i zastanów się, czy nie korzystasz z nich po to, aby uzyskać zdrowie, szczęście i powodzenie twoich spraw? Jeśli tak, no to traktujesz to w sposób magiczny. Trochę jak te starożytne ludy z przeszłości, które składały ofiary, aby wyprosić ubóstwa, pomyślne rozwiązanie swojej sprawy. Czyli proszę ciebie, nie rób cywilizacyjnego, duchowego kroku w tył. Nie po to są sakramentalia. One są po to, aby pomóc tobie w modlitwie, aby zanurzyć różne twoje aktywności w oceanie Bożej łaski. Tak, to jest to. Dlatego kiedy zakładasz medalik świętego Benedykta, to pomyśl o wszechmocy Boga, która wyraża się w jego zmartwychwstaniu. Znowuż, kiedy egzorcyzmujesz sól, to nie myśl, o, mam wszechpotężny artefakt, teraz gdzieś ją rozsypię, ale będę nosić przy sobie i będzie mi dobrze. Nie, to nie jest tak. Ona ma tylko być symbolem działającego Boga. To On uzdrawia, to On daje łaskę, to On rozwiąże twoje sprawy dzięki twojej wierze. A to jest tylko dodatek, który ma to trochę, tak to nazwijmy, zwizualizować. Więc problem z sakramentaliami nie bierze się z pomyłek w modlitwie, tylko w naszym błędnym nastawieniu, w naszym błędnym myśleniu, więc pilnuj się, aby nie przesadzić. Następna kwestia, gdzie jest źródło mocy sakramentaliów? W
długości modlitw? Czy uważasz, że czym dłużej będziesz się modlić, to będzie lepiej? Nie. Czy może w złożoności tego znaku? Nie. Może w tym, że odnosi się on jakoś do starożytności, jest taki ciekawy, że kiedyś go używano do tego i tamtego? Nie, nie i jeszcze raz nie. Moc sakramentaliów wynika z męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wszystko odnosi się do Boga, a to ma być tylko pomoc w otwieraniu się na tę łaskę. I podkreślam tutaj, one są obok łaski. Słowo klucz, obok łaski. To nie jest tak jak w wypadku sakramentów, bo one przywołują łaskę Pana Boga. Czyli coś się wydarza, dajmy to, dziecko polane jest wodą, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. I następuje usynowienie. To dziecko już jest dzieckiem Pana Boga. Ten znak pociąga łaskę. W wypadku sakramentaliów tak nie jest. Dlatego jeśli widzisz, że sakramentalia nie otwierają Ciebie na Pana Boga i stanowią jakiś balast, to nie ma sensu w to wchodzić. Dlatego, że powstaje coś między Tobą a Panem Bogiem, coś, co będzie przeszkadzać. A to zawsze ma być tylko i wyłącznie otwieraczem łaski samego działającego Boga. W Ewangelii według świętego Łukasza czytamy o bardzo charakterystycznym działaniu Jezusa. On tymczasem wziął 5 chlebów i 2 ryby, podniósł wzrok ku niebu, pobłogosławił je, połamał i dawał uczniom, aby rozdawali ludziom. Łukasz, 9 rozdział, 16 werset. Z kolei podczas ostatniej wieczerzy, takie słowa padają, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im. Marka, 14 rozdział, 22 werset. I z tych fragmentów wynika, że dla Jezusa błogosławieństwo było czymś naturalnym i nie dlatego, że była to zapowiedź Eucharystii. On błogosławił rzeczy codzienne, chleb, ponieważ odnosił je do Boga, do Jego wszechmocy, do Boga Ojca, który stworzył cały świat. Dlatego my również z tych gestów po prostu nie rezygnujmy. Egzorcyzmy, ważna rzecz, powoduje wiele emocji. Ważna kwestia. Dzielimy je na 2 typy. Egzorcyzmy uroczyste, wielkie, czyli które może wykonać tylko i wyłącznie osoba duchowna i to jeszcze za zezwoleniem biskupa, oraz egzorcyzmy małe, prywatne, indywidualne, różne są ich nazwy i one nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu egzorcyzmami, ponieważ nie zawierają rozkazu w kierunku złego ducha, ale są prywatnymi modlitwami, które możemy wypowiadać w momentach różnych walk duchowych, różnych dręczeń. I o co chodzi w ogóle z egzorcyzmami? Czym one się różnią od pobłogosławienia czy poświęcenia? Egzorcyzm to jest modlitwa o wolność. Jest to prośba w imię Jezusa Chrystusa, aby nas chronił przed napaściami złego i aby usunął nas pod jego wpływu. Jest to prośba o takie umocnienie i warto po nią sięgać. Na przykład modlitwa świętego Michała Archanioła, modlitwa świętego Benedykta, pokropienie wodą święconą. Tak, no bo jeśli jest to w dyspozycji Kościoła i możemy przez to się umocnić, no to korzystajmy. To już wszystko z tych różnych trudnych tematów i prosiłbym o jedną rzecz. O spokój. O pewną rozwagę, aby nie nabrać tego wszystkiego, dlatego że i tak summa summarum sprowadza się to do jednej rzeczy. Do wiary w Jezusa Chrystusa, bo On jest rozdającym łaski. Jeśli się na Niego otworzysz i Twoje serce będzie bliżej Niego, to wtedy na pewno tę łaskę otrzymasz, a nie poprzez mnogość gadżetów, dodatków i dewocjonaliów i różnych rytów. Nie ilość, ale jakość. Jakość Twojego serca. I na to Tobie błogosławię. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Odwagi i siły.